Dzień dobry moi kochani, witam się z Wami bardzo serdecznie i tak jak widzicie po tytule, dzisiaj bierzemy się za moich ulubieńców, tanie perełki, ulubieńców z drogerii makijażowych, o tak może to powinnam w ogóle powiedzieć. I tutaj od razu chcę Wam jakby wyjaśnić, dlaczego ja nie kręcę ulubieńców. Dostaję od Was dość często zapytania, Marzynko, dlaczego Ty nie kręcisz właśnie tego popularnego formatu ulubieńców? Ano dlatego, że chcę być z Wami po prostu fair i szczera. Ja, słuchajcie, na co dzień raczej się nie maluję. Czasami jest tak, że wiecie, że gdzieś muszę pojechać i tak dalej do jakiegoś urzędu. Wtedy mam ochotę po prostu wyglądać trochę lepiej, nie tak, wiecie, sute, jak w tej chwili mnie widzicie. Natomiast zazwyczaj na co dzień, zwłaszcza jak są właśnie takie upały, jak dzisiaj się zapowiada, to raczej z makijażu rezygnuję. Dlatego też trudno jest mi powiedzieć, że coś jest moim ulubieńcem, jeżeli na przykład użyłam tego 2 razy w miesiącu, tak? I miałabym to nazwać ulubieńcem? No nie. Ulubieńc to jest coś takiego, po co sięgam z automatu. To jest coś, po co, wiecie, sięgamy totalnie bez zastanowienia. Coś, co jakby robimy automatycznie, wiemy, że zawsze nam wyjdzie ten makijaż i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też to będą tacy moi ulubieńcy ostatnich przynajmniej 6 miesięcy, jak nie lepiej. I ten filmik podzieliłam na 2 części tak naprawdę, dlatego że jak zaczęłam się do niego przygotowywać, to nagle się okazało, że no kurczę, tych ulubionych podkładów to ja naprawdę mam trochę. I jak tu wybrać podkład, który jest moim naprawdę takim totalnym ulubieńcem, skoro mam ich na przykład 3-4. I jedne są mniej kryjące, drugie są bardziej kryjące, ale jedne i drugie używam właśnie tak bez zastanowienia, w zależności od potrzeb, tak? Czy wychodzimy z Krzysiem gdzieś do znajomych na wieczór, nie wiem, na jakiegoś grilla, coś takiego i wiem, że chcę mieć makijaż taki bardziej zdecydowany, bardziej trwały i taki, wiecie, mocniej trochę kryjący, czy chcę mieć coś leciutkiego tak po prostu na co dzień. Dlatego też dzisiaj mamy ulubieńców do dziennych makijaży. Natomiast w innym terminie nagram ulubieńców właśnie takich wieczorowych, tak? Czyli do makijaży takich bardziej zdecydowanych, gdzie to oko jest mocniej podkreślone i tak dalej, wiecie o czym mówię. Myślę, że to będzie takie najbardziej sprawiedliwe, dlatego że naprawdę wybranie chociażby jednej palety jest niemożliwe, dlatego że właśnie w zależności od potrzeb ja sięgam po różne produkty, tak? Ale już jak tak sobie zawęziłam do tych makijaży dziennych i makijaży wieczorowych, to sobie myślę, a nie, to rzeczywiście, tak to działa. Potem sięgam, jak gdzieś na szybko wychodzę, a tutaj jak chcę się pobawić, wzmocnić efekt, naprawdę zrobić wyrazistszy makijaż oka, wtedy sięgam po tą paletę. I sobie pomyślałam, tak, to jest bardzo dobry pomysł, żeby to rozdzielić. Tak więc dzisiaj, tak jak wspomniałam, zabieramy się za makijaż dzienny. I tak jak widzicie, nie mam zrobionego totalnie nic na twarzy. Poza tym, że położona jest pielęgnacja, czyli serum od Pariens, standard, bez niego ja nie istnieję. Na to po prostu, ponieważ dzisiaj zapowiada się bardzo gorący dzień, nałożony jest SPF 50 od dr Ireny Eris i to jest ten, czekajcie, tu go położyłam, bo właśnie mówię, przecież tu go nakładałam, gdzie go położyłam. I to jest ten, o którym mówiłam Wam w filmiku z moją mamusią. On ma bardzo szerokie spektrum i prócz ochrony ma też sporo właściwości pielęgnacyjnych. Stąd też właśnie taki dzisiaj mój wybór. Natomiast pod oczami mam serum z Basic Labu. Koniec. To liftingujące. Tak więc moja pielęgnacja dzisiaj jest naprawdę bardzo, bardzo oszczędna. No sami przyznajcie, no napiszcie mi, że Marzenka w ogóle jak to, tylko tyle, ale naprawdę, jak są takie dni jak dzisiaj, to człowiek ma ochotę mieć jak najmniej po prostu na twarzy. I w związku z tym, że będzie to makijaż dzienny, taki właśnie jak ja sobie robię najszybciej, tak jak chcę gdzieś, nie wiem, właśnie wyjść gdzieś czy do urzędu, czy potrzebuję gdzieś pojechać, wiecie, na jakieś takie bardziej, nie wiem, ciuchowe zakupy na przykład z Krzysiem, no bo ja sobie stacjonarnie nie kupuję żadnych ciuchów ze względu na to, że w sieciówkach po prostu mojego rozmiaru nie ma, a jak coś jest, to jest już tak workowate i tak brzydkie, że nie mam ochoty na to wydawać pieniędzy. Tak więc, no niestety, drogie sieciówki, jeżeli wy, dla Was rozmiar 44 to jest już w ogóle wow i tylko powiększacie tak naprawdę
ciuch, który w 36 wygląda dobrze, no w 44 raczej dobrze nie będzie wyglądał, tak? No bo te sylwetki 44 są zgoła inne. Ale dobra, totalnie nie o ciuchach, nie będę narzekać. Wiecie, w sieci można znaleźć masę ciuchów. Ja kupuję to wszystko przez internet. Dobrze, to w takim razie, cóż, zabieramy się do robienia makijażu. I tak jak widzicie, nie mam totalnie nic. Zacznę od zrobienia z Wami brwi, bo chcę Wam pokazać mojego ostatniego właśnie, ostatnie moje odkrycie i ulubieńca właśnie do makijażu brwi. I jest to brow liner od Vibo w numerku 1. Tak więc ja po prostu dorysowuję sobie, wiecie, tutaj od dołu takie pojedyncze włoski. Oczywiście tą strefę zmyłam, tak, przemyłam, żeby tutaj było suchutko, ponieważ nakładałam wcześniej SPF, więc ja tutaj wszędzie jadę. Natomiast wiadomo, że po SPF-ie te włoski nie będą chciały mi się rysować, więc tutaj teoretycznie pozostaje bez ochrony, natomiast praktycznie, jeżeli wychodzę gdziekolwiek, no to mam bardzo duże okulary, więc tutaj ta część jest zasłonięta. Taka jest prawda. I dorysowuję pojedyncze włoski. Ten numer 1 jest po prostu dla mnie idealny. Jest to dla mnie wielkie odkrycie, dlatego że on nie jest tak precyzyjny i tak intensywny jak ten pisak z NYX-a. Natomiast kolor i formuła jest idealna. No i kosztuje naprawdę dużo mniej niż NYX. A na co dzień mi taki efekt wystarcza. No i ponieważ moja skóra generalnie jest taka właśnie świetlista i to jest ta świetlistość, którą zapewnia witamina C, która jest zawarta w tym serum Goddess od Pariens, to cała moja skóra jest taka, widzicie, odbijająca światło. Tak samo jest tutaj w tej okolicy brwi, w związku z tym, ponieważ ja nie chcę takiego efektu, łapię za mojego wieloletniego ulubieńca. Jak jesteście ze mną od dawna, to z całą pewnością pamiętacie tą paletkę, znaczy nie tą konkretnie, bo już sobie ją wymieniłam, umówmy się. Natomiast ja tych cieni używam od wielu, wielu lat. Tak po prostu. Uważam, że tutaj jest najpiękniejszy, jasny odcień właśnie dla takich jasnych blondynek jak ja. No i właśnie tym cieniem tak jakby przypudrowuję sobie tutaj od dołu, żeby mi się nic nie świeciło. Tak. Wręcz bym powiedziała nawet niedbale. Bo nie zapominamy, że to jest makijaż bardzo szybki, tak? Dzienny. Czyli tutaj na jakieś mega precyzyjne wyrysowanie, po prostu umówmy się, tak na co dzień to nie bardzo mamy czas, nie? No i jak mamy już coś takiego, to słuchajcie, zawsze łapię za korektor i podczyszczam to od dołu, ponieważ robiąc brwi na szybko, tak, jak nam się spieszy, no to tak nie bardzo jest czas na takie bardzo dokładne odlinijki wyrysowywanie tych włosków. Po prostu ja to widziałyście, robię ciach i tyle, a potem sobie to podczyszczam. Jest to po prostu dla mnie najszybsza, najłatwiejsza metoda, bo nawet jak coś jest nierówno, to sobie to wyczyszczę korektorem. No i do tego oczywiście posłuży mi Run for Cover od Paese, jak zawsze niezmiennie od wielu lat. I pędzelek P34 od Hulu, bez którego też sobie nie wyobrażam mojego makijażowego życia. Bo tutaj jeszcze postaram się też użyć pędzelków, które są moimi takimi top of the top. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle o pędzelki, to może ja Wam tutaj podepnę tu filmik, w którym pokazuję po prostu moje ukochane pędzelki do oczu. Ok? No i zobaczcie, czyż to nie wygląda lepiej? To oko niż to oko? Tutaj jakieś tam nierówności, a tutaj ładnie podczyszczone elegancko na szybciora. I teraz tak, do najszybszego na świecie makijażu oka używam cieni w płynie. I najczęściej odcienie, po które sięgam, to jest My Secret 1, My Secret 2,
oraz jedynka od Eveline. I dzisiaj sięgnę po tą jedynkę z Eveline, bo ona mi będzie najbardziej pasowała odcieniem, natomiast wszystkie te trzy, łącznie też z cieniami właśnie w płynie z Glam Shopu, których niestety nie mam, właściwie powinnam sobie dokupić, dlatego że już te, które miałam, skończył mi się termin ważności i po prostu się ich musiałam już pozbyć. Tak więc w tej chwili te, po które sięgam, to te, które mam, czyli My Secret bądź też Eveline i dzisiaj użyję sobie właśnie Eveline. I wiecie co, może pokażę Wam obok siebie te odcienie, żebyście wiedzieli, o co chodzi. I teraz tak, od góry to jest My Secret 2, My Secret 1 oraz Eveline 1. I ja dzisiaj właśnie tej jedynki chcę użyć, bo naprawdę chcę, żeby ten makijaż był taki bardzo, bardzo lekki, ewentualnie do wzmocnienia zewnętrznego kącika. Może użyję troszeczkę tego, chociaż nie. Pokażę Wam jedną paletę. Dobra. To nie, to użyję sobie tylko tego cienia. No i spójrzcie, trzy ruchy i gotowe. Dlatego ja tak bardzo lubię cienie w płynie, ponieważ tutaj to rozcieranie, nie trzeba, wiecie, bawić się w blendowanie, nie wiadomo ile czasu, po prostu nakładamy, rozcieramy, docieramy paluszkiem. W tym momencie mamy idealny blend na granicach i cóż, to oko zrobione. No i oba ślepka zrobione. I teraz mogłabym tutaj nałożyć jakiś cień błyszczący bądź też coś takiego, ale ja kocham pyłki, naprawdę. Uwielbiam, je się według mnie kładzie najprościej, najszybciej i tutaj ja, że tak powiem, gadając do Was, już straciłam lepkość tego cienia, natomiast jak ja do Was nie gadam, robię to w ten sposób, że najpierw nakładam na jedno oko cień właśnie w płynie, rozcieram szybciutko i jeszcze póki on jest mokry, doklepuję odrobinkę pyłku. No i jeżeli chodzi o pyłki, no to wiecie, tutaj mamy wszelką dowolność, mamy ich tak dużo i tak dużo dobrych, że tutaj zostawiam Wam totalną dowolność. Ja dzisiaj chcę postawić na Kobo, dlatego że są to, uważam, jedne z najładniejszych błyszczących pyłków w bardzo rozsądnej cenie. I jest to Kobo seria Afterglow, numerek 02 Golden Dream. I do przyklejenia pyłku posłuży mi lepik z Glam Shopu. To jest baza, która niedawno właśnie przez Glam Shop została wypuszczona i bardzo się z nią polubiłam. Bierzemy naprawdę odrobinkę. I spójrzcie, jaki piękny jest to odcień. Nie wiem, czy to kamera uchwyci, ale ten Golden Dream to jest złoty z takimi bardzo, bardzo drobnymi drobinkami różowymi. Tak więc coś, co Tryfonia bardzo lubi. No i dobrze, na drugie oczko. No dobrze, i teraz wewnętrzny kącik muszę położyć sobie oczywiście jakiś jasny matowy beż. I tutaj pokażę Wam dwie moje ulubione takie właśnie palety do dziennego makijażu, do takiego ultra błyskawicznego, tego typu makijażu, bądź nawet jeżeli chcę się pobawić cieniami, to zazwyczaj sięgam albo po tą czwóreczkę od Paese, gdzie jest najpiękniejszy, po prostu najcudowniejszy taki fioletoróż, który idealnie podbija zieleń w moich oczach, tak? Jeżeli mam ochotę na taki, wiecie, trochę mocniejszy dzienny makijaż, bardziej wyrazisty, to zawsze używam tego cienia, uwielbiam go. Natomiast do takich bardziej nudziakowych używam tej paletki od Eveline i to jest z tej serii Look Up, paletka o nazwie Let's Try. No i właśnie dzisiaj użyję sobie tego matowego beżu i nałożę go pędzelkiem o 126 z Glam Shopu. Natomiast cień w płynie nakładałam pędzelkiem też 126, ale P126 od Hulu z tej serii syntetycznej. Tak więc coś ja mam, wiecie, ciągoty do tego numerka, nie? Nałóżmy sobie ten matowy beż właśnie w wewnętrzny kącik.
I żeby wzmocnić troszeczkę zewnętrzny kącik i dolną powiekę, łapię za Boho Beauty 202. Wiem, że tego pędzelka chyba już nie ma, ale w tym filmiku z moimi ulubieńcami macie świetne zamienniki właśnie do tego pędzelka. Łapię za ten cień i jego tak po prostu odrobinkę wtłoczę tutaj w zewnętrzny kącik oraz na dolną powiekę. Od razu też przecieniuję tutaj troszeczkę do góry, żeby to wszystko ładnie się połączyło. No dobrze, i ponieważ mi się posypało tutaj troszeczkę drobinek, to ja to oczyszczę i położę sobie krem pod oczy. No i krem pod oczy to jest oczywiście mój ukochany ze śluzem ślimaka ze Skin 79, niezmienny ulubieniec od wielu, wielu lat. Wiem, że to nie jest półka drogeryjna, słuchajcie, ale tutaj mamy aż 35 gram. Ten krem potrafi być naprawdę na dużych promocjach, tam nie wiem, kosztować 70 coś złotych, ale to jest tak, jakbyśmy miały dwa kremy w jednym, bo standardowa pojemność kremu właśnie pod oczy to jest 15 ml. Tu mamy 35 gram, co prawda, no ale powiedzmy, że prawie, że w przeliczeniu na mililitry wychodzi to samo. Tak więc, jak dorwiecie go na dobrej promocji, to słuchajcie, naprawdę wychodzi za 30 parę złotych, więc pozwolę go sobie zaliczyć do półki drogeryjnej. Natomiast to jest tak dobry krem pod oczy, że on mnie nigdy nie zawiódł. Nawet wiecie, jak miałam te epizody takie właśnie z zapaleniem spojówek, to ten krem mogłam zawsze pod oczy nałożyć. I tak sobie pomyślałam, że wiecie co, że właściwie w takim zwykłym makijażu dziennym pewnie bym tego nie zrobiła, ale skoro już tutaj siedzę z Wami i żeby pokazać chociaż troszeczkę możliwości tej paletki, to nałożę sobie odrobinkę tego najciemniejszego brązu na linię rzęs i ociupinkę jeszcze wzmocnię linię rzęs na dolnej powiece. I do tego użyję pędzelka, którego niestety już nie kupicie. To był kiedyś taki zestaw w Glam Shopie przegenialnych pędzelków. Ja mam chyba ze 3 te zestawy, bo to rzeczywiście była mega jakość w bardzo dobrej cenie. Dobra, wzmocnijmy sobie tutaj delikatnie linię rzęs, tak na 2/3 długości oka tylko. I wyciągnijmy taką ala kreseczkę, ale taką naprawdę z naciskiem na ale. Teraz wycieram ten pędzelek, to jest ważne, żeby tutaj już nie było produktu i delikatnie rozcieniuję tą kreseczkę na dolnej powiece, żeby tutaj ona nie była taka wyraźna. Chodzi mi tylko o to, żeby delikatnie podkreślić zewnętrzny kącik linii rzęs. Po prostu, żeby to oko było takie wyraźniejsze. No dobrze, kochani, to oko skończone. No prawie, że skończona tutaj dolna powieka została, ale teraz czas na podkład. I tutaj miałam chyba największą zagwozdkę, dlatego że mogłabym nałożyć upiększacz z Glam Shopu, tak? Bo on ma bardzo leciutkie takie krycie i taka ta cera jest po prostu upiększona. Natomiast no ja ostatnio mam tutaj te naczynka, no i te moje przebarwienia, pomimo stosowania bardzo mocnej ochrony przeciwsłonecznej, ja mam wrażenie, że one się zrobiły mocniejsze. Albo po tym laserze, nie wiem, idę do pani doktor, więc będziemy tutaj z tym działać, więc potrzebuję trochę mocniejszego krycia. Więc odpada upiększacz i ten L'Oreal Trumacz Nude. Jakoś tak on się nazywa, wiecie, ten z pipetką. One odpadają, bo troszeczkę mają jak dla mnie za małe krycie. No więc pozostało tak do wyboru CC od Hean, który jak widzicie jest lubiany przeze mnie. Tak samo Liren It's a Match, bardzo, bardzo się lubimy. Mogłabym nałożyć też AA Gentle Nude, to moje ostatnie odkrycie, tu gdzieś Wam podlinkuję ten filmik, no po prostu wow, szałpał, po prostu to jest Photoshop w buteleczce. No i Eveline, tak? Albo Wonder Match, albo ten Better Than Perfect. Sprawdzę kolory i wybiorę na podstawie tego, jak ja teraz jestem samoopalona, bo jestem ostatnio wielką fanką samoopalaczy, nakładam namiętnie samoopalacze, więc jestem, wiecie, w różnych odcieniach, tak? Jedne są bardziej żółte, drugie mniej żółte, więc zobaczmy sobie, który będzie najlepszy. No dobrze, i sprawdzając kolory, padło na Better Than Perfect. Natomiast mogłabym użyć każdego z pozostałych i efekt również byłby bardzo satysfakcjonujący. Każdy z nich bardzo lubię i każdy z nich mogę polecić i powiedzieć, że jest moim ulubieńcem.
No i standardowo nałożę go tak, jak nakładam jakby podkłady, malując się na co dzień, tylko czekajcie, muszę to sobie ściągnąć, żeby się nie pomazać. Po prostu nakładam podkłady palcyma. No i to jest odcień 04 Natural Beige. No właściwie to nie wiem, czy nie będzie za jasne. No dobra, przeciągniemy go tutaj. No i ja oczywiście kładę go też pod oko. No i użyję odrobinkę korektora właśnie tego od AA Gentle Nude. To nie jest, wiecie, to nie jest mój ideał, umówmy się, to nie jest jeszcze mój ideał, natomiast ponieważ ostatnio źle sypiam, no to te oczy są podkrążone, potrzebuję troszkę korektora. Natomiast na co dzień bardzo często ja z korektora w ogóle rezygnuję, więc nakładam go tylko tutaj wewnętrzny kącik, tak, tu gdzie są te największe zasinienia. I przejeżdżam od zewnętrznej strony. No to teraz kolejny ulubieniec, czyli Puff Cloud od Paese. I tutaj taka dosłownie odrobinka pod oko. Ja Puff Cloudem też zawsze zapudrowuję porządnie nos. Ponieważ mi z nosa najczęściej, wiecie, podkład schodzi, zjeżdża, to po prostu sprawia, że ten makijaż utrzymuje się dłużej. No i teraz łapię za kolejnego ulubieńca, czyli puszek z Glam Shopu. No i puder od Liren. I to jest akurat kolorek 01 transparentny, no bo nie jestem jakaś bardzo mocno opalona. I pudrujemy. Jeżeli chodzi o pudry, to tutaj równie dobrze mógłby być klasyk z Glam Shopu, równie dobrze mógłby być Nano Revit od Paese, bądź też Kaszmir od Hehan. Na równi je lubię, ostatnio przykleiłam się do tego, uwielbiam właśnie ten efekt, który on daje, bo on ma mniej koloru niż te pozostałe, które wymieniłam i daje taki lżejszy, bardziej świeży efekt na skórze, a jednocześnie cudownie właśnie bluruje pory. No i teraz, jak mam już ogarnięty błysk tam, gdzie go nie chcę, mogę nadać życia skórze, czyli dokładnie wiedziałyście, o czym wiecie, o czym mówię i dlaczego tak robię w tym poprzednim filmiku, w którym zadałam pytanie, dlaczego, dlaczego? Bo jeszcze pojawiają się czasami takie właśnie pojedyncze zapytanie, ale po co ty pudrujesz matującym pudrem, a potem bierzesz za rozświetlające? No wy wiecie, ja wiem, więc nie muszę tłumaczyć. No i tutaj niezmiennie woalka z Glam Shopu, puder, który robi efekt wow. No i ze względu na to, że mój ukochany T130 jest, że tak powiem, w praniu jeszcze nie wysechł niestety, to łapię za pędzelek od Hulu. Wiem, że to nie jest drogeryjna półka, no ale nie było mowy, że tutaj, wiecie, muszą być tanie pędzle. A ten pędzel robi naprawdę robotę, bardzo, 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 bardzo się z nim lubię. No i woalka, tak pięknie. Słuchajcie, to jest jedyny puder taki, nazwijmy to właśnie satynowo rozświetlający, który naprawdę nadaje się do każdej skóry. No tutaj Hania zrobiła mistrzostwo świata, dosłownie. I teraz taki patent od mistrza Daniela. Słuchajcie, biorę puder mineralny od Kobo, ten taki zwykły mineralny puder, taki sypki. Przydałby się Danielku w kamieniu, bardzo bym była wdzięczna. On ma dość fajne krycie, więc nabieram go na pędzelek i potraktuję go troszeczkę jak korektor, jak taką gumkę do wycierania, wiecie, tych moich przebarwień. Myślałam, że ten kolor da radę, ale troszkę jest za jasny, ale to nic, ja tutaj będę nakładała bronzer, więc to się wszystko wyrówna, jak to mówi Asia. No i tutaj, jeżeli chodzi o bronzery, słuchajcie, to też się zastanawiałam, co Wam pokazać, bo naprawdę dobrych bronzerów mamy masę na rynku, ale po jakie ja najczęściej sięgam? Najczęściej sięgam po
albo ten na dziesięciolecie Kobo i Daniel Sobieśniewski, ich współpracy, albo po mój ukochany i wysłużony Hean numer 400 w kolorze cappuccino. I tutaj muszę zadać pytanie Hean, bo ja od nich dostałam różne odcienie, ale nie dostałam właśnie 400, więc nie wiem, czy oni ten odcień wycofali, nie daj Panie Boże, czy też jest tylko ja go, wiecie, nie dostałam w tej nowej odsłonie w nowym opakowaniu. Tak więc łapię za mój ukochany T125 z Glam Shopu. To jest naprawdę, słuchajcie, pędzel idealny, spójrzcie. Przykładamy, ciap, 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 teraz troszkę w górę i policzek zrobiony. Proszę, ciap, ciap, ciap. Teraz tym, co mi zostało na czółko. Na nosek. I boki szyi, co by była smuklejsza. Natomiast jeżeli chodzi o rozświetlacz i tak naprawdę róż w jednym, to tutaj ja nikogo nie zdziwię, nikogo, że tutaj musi być, tak naprawdę to jest rozświetlacz, ja mówię na to rozświetlacz o róż, Feel the Glow od Eveline w tym przepięknym odcieniu 03. No i pędzelek idealny do różu. Hulu Pro 17. Bez niego nie ma mojego makijażowego życia. Mówię zupełnie poważnie. I proszę, ciap, ciap, ciap. A jeśli za mało mi różu, to słuchajcie, to jest totalna nowość u mnie. Ja go używałam dosłownie za 2-3 razy, ale on mi tutaj bardzo ładnie w ten makijaż się wpisze i też się z nim bardzo polubiłam. Jest to róż od AA. Numerek 02 Light Pink. I to jest taki odcień właśnie takiego zgaszonego, delikatnego różu. Myślę, że będzie pasował wielu, wielu osobom. I on jest tak wyważenie napigmentowany, więc tutaj ja mogę sobie to dodać, bo wiecie, że ja jako osoba, która posiada cerę naczynkową, no ja z różami nie przesadzam. I na przykład dla mnie ten trend Strawberry Makeup absolutnie nie. Nie będę robiła takiego makijażu, bo ja będę w tym nie dość, że wyglądała, jakbym miała 40 stopni gorączki. W tej gorączce zrobiła, nie wiem, jakąś serię ćwiczeń, spociła się, policzki by mi chciały eksplodować i ja będę się właśnie tak w tym czuła. Więc nie, 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 ja tego makijażu nie będę wykonywać. On, no, jeżeli ktoś ma cerę naczynkową, to wie, o czym mówię. Ja nie, jakby lubię róż, ale w bardzo kontrolowany sposób, w niewielkiej ilości i to też tak bardziej tutaj na bokach twarzy, co by nie wyglądać, jakby człowiek miał, nie wiem, jaką gorączkę, nie? A ten właśnie jest taki bardzo wyważony, no i mega mi się podoba. I to jest, słuchajcie, to jest maks różu, w którym ja się dobrze na co dzień czuję. No i teraz mamy czas na rzęsy. I tutaj też się zastanawiałam, po które ja maskary sięgam najczęściej i to jeszcze takie, żeby wiecie, żeby mieć je aktualnie w domu, bo ja maskary dość często wymieniam, po prostu wyrzucam i biorę nowe. I jeżeli chodzi o drogeryjne maskary, to ja mam takich trzech moich top ulubieńców, to jest Eigasm od Paese, jest to Sky High od Maybelline, on robi naprawdę też przepiękne rzęsy, oraz Sexy Girl od Eveline. Moje rzęsy są w fatalnym stanie. One w tej chwili mi powypadały, wiecie, co? Jest taki moment, nie wiem, w życiu rzęs, że w pewnym momencie one wyglądają naprawdę bardzo źle i to jest właśnie ten moment i tak naprawdę nie wiem, która maskara sobie z tym bałaganem u mnie poradzi, ja dopiero się wybieram na właśnie na laminację. Spróbuję ten Sexy Girl, bo on u mnie zawsze robił najpiękniejsze rzęsy, więc zaraz zobaczymy. Potem w razie czego będę się posiłkować jednym albo drugim. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Akurat tutaj ten Sexy Girl mam świeżutki egzemplarz, to wiecie, to nie jest najlepszy moment na pokazywanie mocy danego tuszu. Nie no, te rzęsy są fatalne moje. Tak naprawdę muszę iść na laminację, ale co mi po laminacji, jak tych rzęs nie ma, powypadały. Tu na przykład mam taką dziurę, rosną, widzę tutaj kilka takich krótszych, ale to jest ten moment, kiedy
Wygląda to jak jedna wielka dziura. No cóż, prawda jest taka, że z tych rzęs to ja więcej nie wykrzeszę. I jeszcze tylko delikatnie poprawię sobie dolną powiekę. Biorę pędzelek DS14 i tak doszłam do wniosku, że wezmę tutaj tego odrobinkę tego cienia. Tak go sobie ociupinkę. Od zewnętrznego kącika oczywiście pójdzie ten cień. Troszeczkę tym takim różowawym przejadę sobie tu w załamanie, żeby to wszystko połączyć. I jasny matowy beż wyląduje w wewnętrznym kąciku. No to teraz odrobinkę tuszu iGasm na dolne rzęsy. Jego wybrałam ze względu na to, że ma drobniejszą po prostu szczoteczkę. No dobrze, i zostało mi już tylko usta. I tutaj chcę Wam powiedzieć o w sumie 3-4 produktach. Zacznę od maski do ust, którą miałam przez całe, jakby przez całe nagrywanie filmiku. Słuchajcie, to jest nowość od AA, ale to jest coś, w czym ja się totalnie zakochałam. Jak dla mnie, wiecie, ja nie wiem jaki jest skład, ale odczuciowo to jest bardzo, ale to bardzo podobne do tych masek lingerie, które możecie kupić chociażby w Sephorze, które nie są najtańsze, natomiast AA, umówmy się, jest dużo bardziej przystępne cenowo, a efekt na ustach, to jakie daje nawilżenie, jest bardzo, ale to bardzo dla mnie porównywalne. Tak więc to polecam Wam w 200%, po prostu podpisuję się oboma własnymi łapkami pod tym produktem. Jeżeli chodzi o makijaż ust, to bezapelacyjną moją totalną ukochaną konturówką, to wiecie, że jest Light Plum od Eveline, która jest nigdzie już niedostępna, więc dobra, o niej nie mówimy. Dzisiaj obrysuję sobie usta kredeczką Ombre z Glam Shopu, która jest moim takim, wiecie, faworytem numer 2. Troszeczkę bardziej idącym w odcienie, takie właśnie brązowawo-nude, ale to jest, wiecie, brąz, który mi pasuje, tak? A wiecie, że ja z brązami jestem na bakier bardzo. Stąd też, jak nie wiem, czy widzieliście moją interpretację, taką bardzo z przymrużeniem oka latte make-upu na Instagramie, ale tam chyba część osób nie zrozumiała, bo zaraz się, wiecie, gdzieś tam zaczęły osoby burzyć, że no ale jak to tam różu nie powinno być? No ale ja kładę róż, to jest moja wersja! Czyli to jest po prostu nude make-up. Tak jak ja w tym filmiku mówię, ale to tak, wiecie, było z przymrużeniem oka, chyba nie każdy zrozumiał. Tak więc usta obrysowuję kredeczką Ombre. No i przygotowałam 3 moje ukochane dzienne nudziaki dla mnie, tak? Nudziaki, czyli takie odcienie, które wpadają gdzieś w róż, bo ja jestem ta strona różowa, jeżeli chodzi o nude, ponieważ ja mam dość mocną czerwień wargową właśnie w takim odcieniu bardziej różowawym, więc to są moje ukochane nudziaki. Czyli mamy tak, numerek 1 z Eveline i może tutaj jako pierwsza, Ombre róż z Glam Shopu oraz AA numerek 101. I to jest, słuchajcie, już moje kolejne opakowanie tej pomadki i ją dzisiaj sobie właśnie nałożę. To są moje 3 najukochańsze pomadki, które ciągle, po prostu ciągle są w użyciu. No i spójrzcie, czy ona nie wygląda cudownie. To jest 101 od AA. Tak jak powiedziałam, pierwszą dostałam w parce PR-owej, no a potem po prostu sama sobie kupiłam, bo się uzależniłam od tego odcienia. Jest przepiękny. No dobrze, moi kochani, to tak prezentuje się ukończony makijaż. Mi się bardzo podoba. To jest taka właśnie moja troszkę wzbogacona wersja dzienna, bo umówmy się, jak mi się bardzo spieszy, no to nie bawię się, wiecie, z tym przyciemnianiem linii rzęs i tak dalej. Natomiast chciałam Wam pokazać, jakie są możliwości chociażby tej paletki, która wygląda niepozornie, natomiast do dziennych makijaży jest przegenialna. Tak samo zresztą jak ta z Paese, no ale tutaj mamy 9 cieni, więc mamy więcej możliwości. I mój taki zwykły dzienny makijaż to zawsze jest to cień w płynie, tak jak Wam pokazywałam z tych stóp, które teraz używam. Podkłady też wymieniłam, wszystkie moje ulubione. Tak więc cóż, dajcie mi znać, jak się Wam podoba taka dzienna wersja, wykonana samymi tanioszkami drogeryjnymi. Tutaj tak na dobrą sprawę nie wiem, co
co jest najdroższe, muszę to sprawdzić. Wiecie, jeżeli upolujemy tą pomadkę w promocji, to jesteśmy chyba w stanie się zamknąć w 40 zł, jeżeli chodzi o jeden produkt. Tak więc ja uważam, że to jest bardzo dobra cena, jak na dzisiejsze czasy. Wiecie, tą paletkę możemy upolować za 30 parę, chyba nawet za 28 zł, któregoś razu widziałam, ale to nie chcę Wam skłamać. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o Eveline, to sprawdzajcie na ich stronie, bo na ich stronie są zawsze jakby te oferty najlepsze. Dobrze, kochani, to w takim razie ja Was ściskam, całuję. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście ze mną i bardzo Was proszę, napiszcie mi koniecznie, jakie są Wasze drogeryjne perełki właśnie do makijaży dziennych. I naprawdę proszę Was, napiszcie to, dlatego że czasami jest tak, że to Wy mnie do czegoś zainspirujecie i to Wy mi podsumujecie jakiś pomysł właśnie na kosmetyk, którego jeszcze nie mam, którego jeszcze nie testowałam. Tak więc bardzo, bardzo proszę na dole w komentarzach, bardzo moje piękne panie i panów, jeżeli tutaj są, proszę o zostawienie komentarza i w tym komentarzu napisanie, jakie Wy macie swoje drogeryjne perełki, co u Was się sprawdza najbardziej. A jeżeli chodzi o podkłady, jak będziecie pisać, to napiszcie też, jaką macie cerę, prawda? Czy ona jest, chociaż tak podstawowo, czy ona jest sucha, mieszana, tłusta, czy też normalna. A jeżeli tam dopiszecie, że z tendencją do przesuszenia, czy coś takiego, to będę jakby wiedziała, w którą stronę w ogóle patrzeć, tak? No bo podkład jest jednak najtrudniejszym kosmetykiem do dobrania. Dobrze, ściskam Was, całuję. I serdecznie Was zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Buziaki! Mua!